KSW28, konferencja prasowa, Piotr Bagiński. Witam. Jeden z najlepszych w sumie trenerów w Polsce. Jak dzisiaj oceniasz starty swoich zawodników? No, oceniam bardzo dobrze, bo na 6 startujących 5 zwyciężyło i to przed czasem, więc cieszę się bardzo. No oczywiście porażka zawsze boli i ta jedna porażka jest bolesna, ale to nie spędza mi snu z powiek, bo jakby takie ryzyko jest wliczone w ten sport i nie zawsze się wygrywa, nie? No tak, dokładnie. Gala w swoim mieście, czy coś się zmieniło dzięki temu? Jakiś doping, dodatkowe emocje, wrażenia? No na pewno, bo ci kibice, którzy nie mogą pojechać gdzieś tam na drugi koniec Polski, żeby wspierać chłopaków, chociaż i tak jeździ naprawdę duża ekipa, no to mogli przyjść teraz i na własne oczy na naszej hali tu nowej, szczecińskiej, a dodatkowo jeszcze, mówię, no obejrzeć duży event i wspierać nas, no to super. Dla mnie w ogóle no to się zmieniło, nie? My mieliśmy większe wsparcie, krótko mówiąc, bo to parę tysięcy ludzi przyszło, żeby nam kibicować.